Wiedźmin 3 to jedna z najbardziej uwielbianych gier w historii. Od momentu premiery w 2015 roku zachwyca graczy niesamowitym światem, wciągającą fabułą i wciąż piękną grafiką. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że dzięki mojej najnowszej paczce ponad 100 modyfikacji możesz odkryć ten świat na nowo? Powodów do instalacji modów jest mnóstwo. Możesz chcieć ulepszyć grafikę, by Wiedźmin wyglądał jeszcze lepiej na nowoczesnym sprzęcie, a może masz ochotę na ciekawszy lub bardziej realistyczny przebieg walki, albo po prostu pragniesz, by świat gry był jeszcze bardziej zróżnicowany. Czasami chodzi o drobne usprawnienia lub zmiany, innym razem o całkowitą konwersję wyglądu świata, która sprawi, że Wiedźmin 3 stanie się czymś zupełnie nowym. Siemano, to ja, Jaszcząb, i wracam do was z kolejną, potężniejszą paczką modów do Wiedźmina 3 na Next Gena. Drogi widzu, droga widzko, jeżeli szukasz jakościowego kontentu, chociaż tą jakością to u mnie różnie, można powiedzieć, że jest średnio, i masz pytania albo chcesz się pochwalić swoimi pomysłami na modowanie Wieśka, to zapraszam cię na nasz Discord, a teraz nie zwlekając, skakujmy do tematu dzisiejszego filmu. Nie będę tutaj wymieniać wszystkich modów, które zawarłem w tej paczce, gdyż większość z nich mogliście już poznać w tym materiale, a przykłady tych, których tam nie było, wymienię za chwilę. Dzisiaj chciałbym się skupić na formie wgrywania tych modów na wasze komputery. Otóż w odróżnieniu od poprzedniego filmu, tutaj zrobiłem wszystko, abyście nie musieli babrać się w merdżowanie skryptów. Co? Ale jak tu? Już wyjaśniam. Cały proces skupia się wyłącznie na kopiowaniu folderów z modami i dodatkami do folderu z grą, a wszystkie potrzebne zmerdżowane skrypty oraz konfiguracje modów, tak, zgadza się, konfiguracje również, znajdziecie w linku w opisie. Także nie będziecie musieli się już bawić w odpalanie w ogóle skrypt mergera, ba, nawet prawdopodobnie nie będziecie musieli odpalać mod managera, jeżeli nie będziecie bardzo chcieli, ale jednak zalecałbym go mieć. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętajcie, że musicie mieć czystego Wieśka 3 na wersji NextGen 4.04, bo modyfikacje działają tylko i wyłącznie na tej wersji. Oprócz tego zalecam sobie zrobienie kopii zapasowej save'ów, ponieważ z tą paczką możliwe, że wasze save'y nie będą działać, albo po prostu na waszych save'ach niektóre mody nie będą działać, więc zalecam w ogóle granie od początku. Zaciekawieni? No to jedziemy. Poprzednia paczka 70 modów została trochę przeze mnie zmodyfikowana, niektóre pozycje zostały usunięte, a niektóre dodane. W dalszym ciągu znajdziecie tam mody typu Friendly HUD, Friendly Meditation, All Quest Objectives on Map i tym podobne, które moim zdaniem są takim must have'em. Oprócz tego wszystkie mody są w języku polskim. W poprzedniej paczce zdarzało się, że były mody, które nie były do końca przetłumaczone. Niektóre z nich musiałem własnoręcznie przetłumaczyć, gdyż nie posiadały one gotowych tłumaczeń na Nexusie. Oprócz tego mody zostały skategoryzowane w menu modów, więc nie będziecie musieli już ręcznie naprawiać tego menu, tak jak to było w przypadku poprzedniej paczki. Z rzeczy, które teraz znajdują się w zestawie, to chociażby Always Full Exp, czyli modyfikacja, która pozwala nam zdobywać pełne doświadczenie za wykonywanie zadań. Brothers in Arms, czyli modyfikacja, do której się sam przekonałem, która od teraz jest moim must have'em. Poprawia mnóstwo błędów, jest tak zwanym bugfixem oraz przywraca pewien wycięty content oraz poprawia pewne mechaniki związane z przebiegiem fabuły bądź z dialogami i tego typu rzeczami, czyli generalnie bez tego się w tej chwili już nie ruszam. Absolute Camera, który zastępuje nam Immersive Camera, jest prostszy w merdżowaniu i jest równie dobrze rozbudowany, to znaczy, że możecie kamerę ustawiać tak naprawdę w każdej osi. Możecie ustawiać kamerę w eksploracji, na koniu, podczas sprintu, podczas wiedźmińskich zmysłów i tak dalej, i tak dalej. Blood and Steel, czyli jedna z najnowszych, najświeższych tak naprawdę modyfikacji zmieniających mechanikę walki i zmieniających animację walki. Poprawia animację, poprawia namierzanie przeciwników oraz wprowadza nowe mechaniki uników. Generalnie jest to naprawdę świetny mod. Jest to pewna alternatywa dla moda Scar, który był w poprzedniej paczce, w tej paczce już go nie ma, ale słuchajcie, nie będziecie żałować, serio. Kolejna modyfikacja, która poprawia system walki, to Combat Skills. Modyfikacja, która dodaje nam możliwość zastosowywania uderzeń bądź podcięć z kontrataku w sposób prostszy, w sposób taki, jaki byśmy my konkretnie chcieli. Na zasadzie, że jeżeli przytrzymujemy przycisk S i potem naciśniemy klawisz do kontrataku, to wykonamy tak zwanego basha. Jeżeli przytrzymamy przycisk W i naciśniemy klawisz do kontrataku, to wykonamy kopnięcie. I te skille możemy też sobie zmodyfikować w ten sposób, żeby one na przykład zużywały nam jakiś poziom wytrzymałości. Także jest to bardzo fajne urozmaicenie. Side Wave Limit jest to alternatywa dla Overnight Thousand, czyli możemy sobie ustawić dowolny limit wagi ekwipunku. Oprócz tego wprowadziłem też kilka nowych zadań do świata gry, takich jak na przykład Boat Races, takich jak na przykład The Legend of the West Spirit, czyli
Polega to na tym, że teraz już w zimie, jak przeszukamy kufer Yennefer, to nie będzie tam zbroi tygrysa, tego rynsztunku białego tygrysa zachodu, tylko będziemy musieli się troszeczkę natrudzić i wykonać pewne zadanie, żeby dostać w nagrodę tą zbroję. Dodałem też poprawę nieba w nocy. Stars on Night Sky pozwala nam dostrzec teraz takie fajne łuny światła, fioletowe bądź zielone, akurat tutaj mamy do wyboru. Oprócz tego mamy jeszcze replacement loading screens, czyli zmiana ekranów ładowania. Oprócz tego, jeden z takich ostatnich moich nabytków, że tak powiem, jest mod Dynamic Appearances Project, który jest w pełni kompatybilny z Brothers in Arms, udało mi się to wgrać. Mod ten zmienia dynamicznie wyglądy postaci w zależności od tego, w jakim momencie fabuły się znajdują i w jakim miejscu się znajdują. Generalnie opowiadałem o tym już wcześniej w jednym z moich odcinków o 7 modowych ciekawostkach. I oprócz tych, które tutaj wymieniłem, mam jeszcze kilka innych drobnych modyfikacji oraz masa mniejszych bugfixów, które okazają się być naprawdę bardzo przydatne. Pełną listę modyfikacji możecie znaleźć w linku w opisie. Okej, nie przedłużając, zaprezentuję wam teraz, jak to wszystko zainstalować. Po pierwsze, zaktualizujcie sobie grę do najnowszej wersji. Po drugie, tak jak mówiłem, zróbcie sobie kopię zapasową zapisów, czyli save'ów. Wchodzicie sobie do folderu Moje dokumenty, Wiedźmin 3. I tutaj macie taki folder Game Saves. Weźcie go sobie po prostu, skopiujcie, zróbcie sobie kopię zapasową w razie czego. Okej, teraz tak, wchodzicie w link z opisu filmu i postępujecie według instrukcji. Pobieracie dokładnie te pliki, które są wymienione w dokumencie. Gdy już macie wszystkie pobrane mody i spolszczenia, pobieracie z linku w opisie archiwum Moje dokumenty W3, Merged Files i Bin. Na początek wrzucacie wszystkie pliki z pierwszego archiwum do folderu Moje dokumenty The Witcher 3 i zgadzacie się na podmianę. Czyli robicie tak, jak ja wam tutaj pokażę. Moje dokumenty W3, biorę sobie kopiuj i sobie przeklejam do folderu Moje dokumenty Wiedźmin 3. Ok. Dobra, teraz pora na wgranie modów. Możecie to zrobić w sumie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest ręczny, czyli każde archiwum z każdego moda musicie wypakować i przenieść do katalogu z grą, czyli manualnie robi się to tak. Na przykład wchodzicie sobie, chcecie sobie wgrać moda menu strings albo shared imports i robicie tak, wypakowujecie sobie to i teraz kopiujecie sobie plik mod shared imports do folderu z grą, do folderu moc. Musicie w ogóle utworzyć sobie taki folder moc, jeżeli go nie macie, i wrzucacie go tutaj. I tak samo z kolejnymi modyfikacjami. Opcja numer 2 to użycie mod managera. Tak naprawdę, jak wam jest wygodniej. Mi jest w sumie wygodniej mod managerem. Jest szybszy, z tym, że istnieje pewne minimalne ryzyko, że jakiś mod lub dwa mody wam się nie wgrają do końca. To znaczy, jeżeli mod zawiera folder DLC, to jest jakieś tam minimalne prawdopodobieństwo, że ten folder się po prostu nie wgra przez mod managera i będziecie musieli go dograć ręcznie, ale mi się to zdarzyło tylko chyba z jednym bądź góra dwoma modami, więc to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wielkie halo. W przypadku wgrywania spolszczeń, do czego później jeszcze dojdę, to zalecam tylko i wyłącznie instalację manualną. Nie instalujcie spolszczeń mod managerem, ponieważ mod manager nie bardzo się lubi ze spolszczeniami. Dobra, zaprezentuję na szybko, jak wygląda instalacja takim mod managerem. Ok, mamy mod managera. Generalnie, jeżeli chcecie sobie dodać jakąś modyfikację mod managerem, no to po prostu klikacie add i wybieracie sobie jakieś archiwum, które chcecie zainstalować. Jako że shared imports już tutaj sobie wgraliśmy, które mamy tutaj po prawej stronie. W ogóle nie zwracajcie uwagi na to, co jest po lewej stronie. Wy będziecie mieli tą listę pustą, będziecie mieli tylko i wyłącznie shared imports po lewej stronie. Ok, więc na przykład chcecie sobie menu strings wgrać, no po prostu robicie w ten sposób, no i już macie wgrane, nie? Proste. Następnie przenosicie katalog z archiwum Merged Files do folderu mods w katalogu gry. Ten katalog będzie nosił nazwę mod 000 podkreślenie Merged Files. Kopiujecie go sobie i wrzucacie go do folderu mods. Ok, gotowe. Pliki z archiwu bin przenosicie analogicznie do katalogu bin config r4 game user config matrix pc. Kopiujecie sobie wszystkie te pliki, wchodzicie do folderu z grą, przechodzicie do folderu bin config r4 game matrix pc i tu wszystko wrzucacie. Zgadzacie się na zamianę
i elegancko. No i voilà. Na samym końcu, przed odpaleniem gry, jeszcze zainstalujemy sobie spolszczenia. Pokażę wam generalnie, jak się po prostu instaluje spolszczenie. Wchodzicie sobie w jakieś dowolne archiwum ze spolszczeniem, które pobraliście. Dajmy na to Absolute Camera. Wypakowujecie sobie. Wchodzicie sobie do folderu i sprawdzacie generalnie, gdzie powinniście wrzucić spolszczenie. Czasami jest tak, że jeżeli spolszczacie jakiś mod z questem, to wtedy, dajmy na to na przykład Night to Remember, okazuje się, że musicie spolszczenie wrzucić do folderu DLC. To znaczy, że w niektórych modach będziecie mieli spolszczenie do folderu moc, a w drugim DLC. Na przykładzie folderu moc wchodzicie sobie mod Absolute Camera content.plw3strings i teraz wchodzicie sobie do katalogu z grą i szukacie mod Absolute Camera. OK. Wchodzicie content i przenosicie plik plw3strings. I analogicznie robicie z tymi modyfikacjami, które wymagają tego przeniesienia do DLC. Czyli wchodzicie sobie w ten plik, kopiujecie sobie ten plik i tym razem wchodzicie do folderu DLC, szukacie Night to Remember, content i tu wrzucacie to spolszczenie. Analogicznie dla wszystkich pozostałych modyfikacji. Teraz sobie możecie spokojnie uruchomić grę i zobaczyć, czy w ogóle wam się odpali. A i tutaj w okienku launchera oczywiście musicie wejść sobie w tą zębatkę i odznaczyć włącz mody. Tego nie włączacie. No i dobra, no gra się uruchomiła. Pierwsze zmiany już widoczne na ekranie, bo mamy zmienianą czcionkę. Możemy też sobie wejść w opcje, mody. Jak widać, mamy wszystko skategoryzowane elegancko, czyli mamy mody wpływające na rozgrywkę, interfejs, kamera i tak dalej. Możemy sobie wejść na przykład w rozgrywka, wejść sobie na przykład w autoluta. Jest w pełni spolszczony przeze mnie. Poprzednio ten autolut advanced settings, jemu brakowało kilka tekstów do spolszczenia. Generalnie tutaj jakieś krzaczki były widoczne. Tego, co pamiętam. W tej chwili jest to mod całkowicie po polsku, także tak to wygląda. Oczywiście kompletne animacje, przyjazna ekonomia i tak dalej, i tak dalej. Ok, sprawdźmy, czy gra w ogóle się uruchomi. Weźmy sobie nową grę, po prostu odpowiedź. Przejdźmy sobie przez to intro. Wiecie, nie żebym tego nie testował wcześniej. Nie, no powiem wam szczerze, że wszystko generalnie elegancko powinno działać. Ja jestem już na etapie gdzieś tam Nowigradu w swoim podejściu po raz kolejny na tych wszystkich modach, więc na razie nie miałem żadnych problemów. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Okej, z tego co widzę, no też ten mod na jesień w Wiedźminie został wgrany, bo jak sobie popatrzycie tam w dal na te drzewa całe, to widzicie jakieś takie czerwone, już pomarańczowo-złote liście drzew. Oprócz tego ogarnięci zauważą, że twarz i oczy Geralta już są zmienione. No dobra, to rozważmy jeszcze opcję. Załóżmy, że jakiś mod nam się nie podoba i chcemy usunąć tego moda. Dajmy na to, że chcemy usunąć moda na żółte mutageny. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo możemy to zrobić ręcznie, czyli wejść do folderu mod w katalogu gry i tutaj możemy usunąć folder, który się nazywa mod Yellow Mutagens i musimy też wtedy usunąć folder DLC Yellow Mutagens, jako że ten mod zawiera dwa foldery. Możemy też zrobić to sposobem w mod managerze, czyli wchodzimy sobie do mod managera, zjeżdżamy sobie na dół, szukamy tego moda, który się nazywa Yellow Mutagens, jest on tutaj na końcu i klikamy po prostu remove. No i to tyle, moi drodzy, jeżeli udało wam się zrobić tak jak na filmie wszystko, to powinniście mieć zarówno polskie ustawienia modów, jak i widoczne zmiany w grze. Wiadomo, nie wszystko będzie widoczne od razu gołym okiem, więc radzę po prostu grać, obserwować, cieszyć się nowymi mechanikami, nowymi teksturami oraz innymi zmianami. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja sobie wracam do grania, a was serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Do następnego.